Okej, jak ktoś śledzi z nami wspaniałe przygody Aidena? Pamiętam, bo tak się nazywał ludzik od Cage'a. No to zobaczmy, co tam dalej. Fabuła jest bez sensu już poza granicami wszystkiego. Już skończyło się. Siostrę mamy gdzieś, to ten... Tak, to jest... Na Julio żyja Gaming. I tak, mamy coś tu zrobić rzekomo. Znajdź specjalistę w katedrze. Ciekawe. Nie pamiętam po co, zaraz się dowiemy po co. Co jest grane? Zrobił przewrót. Dobra. Podróż się kończy. Wielu tu weszło, ale nikt nie wyszedł żywy. Czasem się zastanawiam, co czujecie? Prymitywni złodzieje, całkowicie obłabnięci chciwością, otoczeni przez cuda, których nie pojmujecie. Ale rozmyślanie dość szybko mi się nudzi. I was zabijam. Co tu się kurwa stało? Hej! Jesteś tam? Jestem Aiden. Chcę tylko pogadać. Co tu się stało? Jeszcze raz, jaki był motyw oficjalny? Wysłała nas tutaj baba? Katedra, zadanie z fabułą. Julian Juan chciał podsłuchiwać Jacka Mata, żeby zdemaskować jego plany. Aha, musiał... Boże, to jest wszystko przekombinowany świat. Szczerze, że to pod kątem gry, ale to można było lepiej opisać wszystko. Znajdź specjalistę, był taki film z Sylwestrem Stallone. To jakieś arenki będą, nie? Walczyliśmy już z tobą? Nie chcę mi zużywać broni, więc weźmiemy na przykład... Weźmiemy na przykład to. A, w sumie nie mam zdrówka. Jak mnie Leto walną, to będzie faktycznie przypał. I tym samym stracę... Ty, wytworzyłem ten w sumie. Zobaczmy, gdzie ty jesteś, Leto? Jej, to jest imię żeńskie? Nie znam się na imionach. Nie boli tam jego. Ma rację, bo... Boże, co mnie walnęło? Plus, że odrudzimy się z pełną zdrowia. Sorry. A Jezu, gra zapisuje wszystko. Jezu. Powiedział jej, nie no. Zapłacisz za to złoto. Co tu się odpierdala? czy najniższy, aż bym sprawdził. Teraz tak, gdzie to było? To 100? Aha. A Jezu, były te całe dzidy laserowe do rzucania. To jedyny błąd był taki, że wlazłem z małą ilością zdrowia, no ale... Ja muszę teraz szukać tego miodu i innego dziadostwa. Muzyki jeszcze organowej nie było. Boże, tego porównania nie znałem. Oby ten pokój ci się spodobał, bo to będzie twoje miejsce spoczynku. Urwali się z tych kreskówek, to straszne. Kable. Muszę znaleźć źródło zasilania. O nie, zagadki, tak? Co za kable są tak... Cóż za przypadek. A zagadki z prądzikiem. Chcę tylko pogadać. Ej, słyszysz mnie? Mam dla ciebie pracę. Wysłuchaj mnie. Tutaj Stowarzyszenie Elektryków Polskich cierpi. Niby się jeszcze świecą te kable, ale... że jest dobrze zrobione, bo mi się... Pewnie z inhibitorami za daleko jest w sumie. Jesteś? Brakuje, żeby podawała gra cały czas stan tego... tej siłki, bo to jest słabe, że muszę wchodzić do menu i patrzeć, jeszcze muszę walnąć 10 razy. Okej, chyba to jest to. Nie. Okej, jeszcze gdzieś jakiś kabelek świruje. Tutaj może warto wejść? W sumie czemu nie? Tu chyba niczego nie ma. Niepotrzebnie się oddaję temu FOMO Gamingowi. A widzę, że tu nic nie było. Tu w ogóle nie ma różnicy, czy zamek jest łatwy czy trudny. To jest coś, co mi się najbardziej nie podoba. Totalnie. Zamki trudne, zamki łatwe. Obojętne. To nic nie było? Nic. Jest napięty, gdybym jeszcze wrócić. Jakie plany na Valentynki? Zaraz ci powiem. Coś wychodzi wtedy? Okej, ten świecący kabelek. Myślę, że trzeba wejść na górę. Czy raczej przejść tutaj? Na górę. Tup, 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 tup. Czy misja jak gierkowo spoko, nie? No bo jest co robić. Mi ten gameplay leży, tylko... Ty... Czemu to się jeszcze świeci? Is this for zagadka? Kurczę. Aha. Trzeba wejść tutaj i tak. Ile zostało tego dziadostwa? Okej, jakiś zombiak, 30 zombiaków dostanie i będzie GG. Tam co? Co będzie grałem 1 marca? Właśnie, Shadow Warrior wtedy wychodzi, nie? Raczej Elek, ten Shadow Warrior... Szczerze, niestety średnio na niego czekam. Musisz mi pomóc! Te dwa poprzednie mi się tak... W samoobronie, ale ma rację. Gra tego nie wie tak naprawdę, czego my jeszcze chcemy. Chcemy, bo... Chyba za wysoko tu wlazłem niepotrzebnie. Teraz się gubię. Nie, kabel idzie do góry, sorry, jestem głupi. Tak, kabel idzie do góry i idzie tu. Jakieś może... Gdzie jesteś? A nie koniec. Wysłuchaj mnie, ty czubie! Dlaczego mnie gnębisz? Zostaw mnie w spokoju, rozumiesz? Leave czuby alone. Ty, zaraz, tu było jasno jak byłem? Ale wychodzę i jest ciemno. Dlaczego? Nie wiem, czy tam lepiej wyskoczyć i wyglądałeś, to będzie złe. A tu była linka, dobra. Okej. Okej. Tak, Aiden, przestań mi zombiaki prześladować. Najgorsze przy tym ten problem balansu jest taki, że bardziej się opłaca walić te zombiaki z dwóch butów naraz, tak? Robić te skokorojki. To jest totalnie Mario. Mario też tak naskakiwał na swoich przeciwników. Mam was zbyt duży skok, bo... Ty, gra już by mogła dać ten poziom, czego mi jeszcze brakuje? A, jest. Walka. Spodobały mi się te jumporojki. Tak, że naskoczymy i po naskoku można jeszcze wykonać, przytrzymaj po rozczaskaniu, by wykonać. Wykonaj skok po rozczaskaniu, by móc wykonać atak powietrzny. Jeszcze raz, czy ona wskoka, dobra, rozumiem. No to ma sens, tak? Umiejętność dźgnięcia. Jakby mieć nóż, to można by dźgać, a potem... To jest słodkie, wymaga rzut po dźgnięciu. Ciekawe, dlaczego... To tak, że nóż i nagle ściąganie, pewnie to wysokiej wartości umiejętność. To jest super zbicia. Spowolnienie czasu, oszołomienie, tylko to jest na ludzi, a walka z ludźmi no to jest dziwna. Fale uderzeniowe, skok z wyskoku, super snajpienie strzałem. No zrobimy to, to mi się spodoba. Tak, myślę, przepraszam. To jest prawda, nie wolno myśleć. Ty, na stówę tak było przy tworzeniu tej gry. Po co myślisz? Nie interesuj się. To było tak do pracowników. Ale szefie, przecież to miasto jest do... Spierdalaj. Mamy na twoje miejsce gości CDP-u. O Boże! Dobra. Tak, dokładnie, nie płacę ci za myślenie. Płacę ci, żebyś poustawiał te asety tutaj. Uwaga, poznajemy tajemnicę tego ziomka, kimkolwiek on jest i o co tutaj chodzi tak naprawdę. Czy to jest po prostu... Nie, dobra, jestem głupi, wystarczyło tutaj wejść. Ale skrócimy sobie drogę, wchodząc tędy. Pa, jak zasuwa teraz panek. I niestety oddalamy się od Boga, czyli od tego pojemnika z inhibitorami. Teraz tak, czy światło przechodzące przez te witraże, z racji tego, że to jest RTX kosmicznego poziomu, czy ono ma sens? Czy jest jakoś faktycznie takie kolorowe? Kurde, mi się wydaje, że ktoś nas oszukuje. O nie. Sorry. Nikt z inhibitora. No właśnie, zdaję sobie z tego sprawę, kobieto, ale... Jeszcze moment. Oj, dobra, wiem co mi tutaj poszło dobrze, że tak powiem. Tup. Podążaj za żółtym królikiem. Wszędzie ten sam setting jest. Co ten miał jakiś mecz CS-a? Przychodzą zaraz pro-gamerzy, zakładają słuchawki na monitorach. Tak? Akurat drużyna w CESA tutaj się działa. Zrobię zdjęcie. Kurde, tak? Myszki bezprzewodowe, klawiatury bezprzewodowe, podkładek nie ma tylko. Tutaj komentatorzy siedzieli, nie ma mikrofoników jakichś fajnych, ale... Ten dzbanek przywalił. Czy nie gram po CS-a w pracy? W CS-a w pracy. Miałem kiedyś pubga od tego i teraz nie mam nic już. Ty worki z niczym. 9 zł, 6 śrubek. I niestety 50 metrów stąd jest ten pojemnik z inhibitorem. Prawdopodobnie jest gdzieś tu, nie? Tak, pójdziemy. Ta. A karakin można wybrać? Okej. Czy nie można? Trzeba tam losować, aż się znowu wylosuje Koreańczyk karakana. 30 endgame, boję się, że... Monka. Papierosy. Nie wiem co tam z tym zrobić. Spróbujemy to sprzedać z sklepiku w najbliższym czasie. Ale obawiam się, że gra nie ogarnęła sprzedawania. Kurde, jest okej. No jeszcze nie, jeszcze musimy wieżyczkę odwiedzić. Boże, jaki frajer. Po to grasz na myszce, żeby było lewa, prawa, cyk, cyk przy wejściu, a nie... Halo, chcesz coś z Avonu? O, tak. Jezu, nie, Aiden, 15 razy się nabierasz. No dalej, zabij mnie. Tylko niech mój syn dowie się, że walczyłem. Walczyłem aktorsko chyba. Co ty gadasz? Zabij mnie. Kazała ci to zrobić, więc to zrób. Nie mam bladego pojęcia, o czym mówisz. Mam dla ciebie pracę. Halo. Co? Czyli nie jesteś zabójcą? Urząd Pracy nie, z Krakowa. Przyszedłem pogadać. Z Wąwozowej, dzień dobry. Programistą, tak? Jest. Imię. Kurt. Czego ode mnie chcesz? Ty z programiści, co ty chcesz? A powiedz mi o pluskwie. Kim jesteś? To w ogóle tak, nie... Kim naprawdę jesteś? Jestem perłą rzucaną przed wieczne. Królem. Bez królestwa. Ucieleśnieniem tragedii. Z Manli po tygodniu w Polsce. Wspominałeś coś o synu? Jak wszystko inne został mi odebrany. Wiem, jak to jest. Spróbuj splunąć na ulicę w tym mieście, nie trafiając w człowieka, który kogoś stracił. Jezu, taka bzdura. To kim jest kobieta, która chce cię zabić? Wagina Dentata. Jezu. Wagina skład. Boże, nie. Co? Suka, która chce dostać moje jaja na tacy. Taki opis ci wystarczy. Rozumiem. Może mógłbym pomóc. Nie wiesz, z czym miałbyś do czynienia. Poradziłem sobie z tamtym potworem. Z Leto? W porównaniu z tym to było tylko popychadło z głośnikiem. Okej. Do czego tam chciałeś? Muszę zamontować tę pluskwę w nadajniku, ale trzeba ją naprawić. Wynagrodzę ci to. Bez części to będzie niemożliwe. Jakich części? Przewody zardzewiały. Części zamienne znajdziesz w wieży północnej. Wojsko zostawiło tam swój sprzęt. Gdzie go znajdę? Powinien być chroniony przed deszczem i wiatrem, więc szukaj skrzyni pod anteną. Dobra. A czego chcesz w zamian? Zostawmy to na później. Będzie niespodzianka. Nie przepadam za niespodziankami. Powodzenia! Jaka bzdura, w sumie to jest tak już pisane. Co to w ogóle za miejsce? Największy kościół w kraju. Wierzono, że w środku mieszka jakiś Bóg. Ale siedzę tu od prawie 10 lat. I żadnego nie spotkałem. Bóg fotowoltaiki. Jak ktoś dołączył, tak ta gra wygląda, ktoś to tak napisał. Ktoś to grał, ktoś to sprawdzał. Nikomu, znaczy nie, to musiało być jakaś... Jakiś syndrom sztokholmski tam musiał być. Ty, pamiętam to miejsce. Tu były te jaja, gdzie kombinowałem, jak tam wejść wyżej. I w końcu nie dowiedziałem się, jak wejść wyżej. Może teraz się dowiem. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Jakaś tokata i fuga leci upośledzona. Niby trzeba będzie wyjść może, tak? A, chyba. Nie wiem, tam bo wchodziliśmy w sumie, już nie pamiętam. Ogromne to miejsce. No, ci, którzy je budowali, chcieli w ten sposób znaleźć się bliżej Boga. Ale kiedy przyszła epidemia, nikomu to nie pomogło. Dlaczego wymordowałeś tych espeków? Nikogo nie wymordowałem. Broniłem się tylko przed ludźmi, którzy chcieli mnie okraść. Nie postąpiłbyś tak samo, gdyby ktoś włamał ci się do domu? Nie wiem. Nigdy nie miałem. Takie smutne, prosto w filsy. Przyszedłem tutaj nawalać zombiaki, a nie przeżywać rozterki. Jak po prostu zdisował go. Czegokolwiek nie powiesz, Aiden jest dotknięty. Nie miałem domu, nie miałem. Seks uprawiałeś już? Nie, nie. Trudna ta wspinaczka. Może panie... Architektoniczny cud szczyt ludzkich osiągnięć, klejnot w koronie naszych przodków. Siostry też nie znalazłem. Dzisiaj spinamy się po nim jak małpy. To splucie na gracza. Tego nie było, to otwieranie to sama scena z jedynki, nie? W jedynce tak się by otwierało. Czy gdzieś w jakimś innym Far Cry'u. Mam! Brawo! Widzę, że trudno cię zniechęcić. Jestem uparty. Dobrze, może nawet mi się przydasz. Wracaj do mnie. Małpa i nadchodzi. Yes. Masz? To dobrze. Zaczekaj chwilę. Informatyk. Udało się? To nie było trudne. Okej, to... Co z tą niespodzianką? Co chcesz w zamian? Nie możesz mi zaoferować niczego pożytecznego. Czekaj, co? Jestem programistą. W świecie ludzi, którzy tylko jedzą, srają i śpią. Boże, nie. Co niby mógłbyś mi dać? Świńską skórę? 5 flaszek gorzały? Właściwie zrobiłem to, żeby zyskać twoją przyjaźń. O, to faktycznie niezła niespodzianka. Jestem zaszczycony. Poradziłeś sobie z moimi pułapkami, przebiłeś się przez osłony. Zaufajmy sobie nawzajem, Aiden. To będzie moja zapłata. Okej, Kurt. I... dziękuję. Oj, hej, nowi przyjaciele gaming. A? Trzecia strona komiksu. Dostałem u niego łóżeczko i domek, jak miło. Jesteśmy przyjaciółmi. Już widzę, jak się dzieli. Dobra, i co robimy z nim? Dodał kwestię? Nie, zostaną przyjaciółmi. Zapisz. Ojej, super. I ten, no i ekstra. A, i teraz co? Zgłoś się do Łana, muszę wyjść pewnie. Ciekawe, stąd nie możemy tylko wypatrzyć tego... A, mi to... One? Gotowe. Kurt naprawił pluskwę. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Ale zapomniałeś wspomnieć, że facet się totalnie odkleił. Mówiłem, że zaświrował w samotności. Dlatego nie lubię być sam. Nie chciałbym, żeby mnie to spotkało. Co dalej? Nie przez radio. Przyjdź do mojej kwatery na statku. Próbuję sobie oznaczyć to, ale to tak zrypane, że ciężko to zrobić. Bo to jest tylko dziadostwo tak naprawdę, nie ma znaczenia. Ale mimo skończyłem się to oznaczone. To wymaga ten, to jest kościół... Nie pamiętam, co tam się robi w kościołach. A z kolejny kościół. Czy każdy jest chociaż inny? Ty jest inny. Ty zaraz, ten kościół jest taki. A jak wygląda ten oryginalny kościół? W tym całym starym Villedorze. Mi się wydaje, że jest to ten sam kościół. Gdzieżeż to było? Kurde. Ten moment. Tu jest wieża. Sorry. Tak, to jest stary Villedor. Że skopił w tej... O, kurde. To jest to, tak? Niech zgadnę. Nie, moment. Mój tu kształt, tu jest kościół, dobra, to. Okej, on ma jedną wieżę. Tak? Ej, są inne kościoły. Dobra, gdzie są muminy? Tam, co? Jakby znowu przelecieć, jeszcze odfajkować. A bo gdzie niby są te całe? Zaraz, zaraz. Znaleziono. Baba darła się, że są niby... Ten pojemnik z inhibitorami. 34, 32, 30, 33... 32, 28, 29, 25, 26, co? Ten to będzie gdzieś tutaj. I no na dole. Ty jak to? Czy jest w grze kościół z Jasnej Góry? Szczerze nie wiem. A spoko, przyjaciele się o drodze. Czy będzie kiedyś Reden 4 VR? Kurde, jedyny problem z Reden 4 jest taki, że jest na czyste na questie. Co ty mnie, gdzie ty mnie dałeś? Boże, miałem się u przyjaciela mojego odrodzić tu. Tak, dobrze mówię? Zaraz oszaleję, to jest ten sam kościół. Tak, tylko nie byłem tutaj, moment, już mam jakiś ten... Nie, dobra, to jest mniejszy kościół, to jest większy kościół, schowek gracza. Odrodziłem jak na złość tu. Kurde, tam jest skrzyneczka. No ewidentnie w środku tego bajzlu. Czy musiałem coś skopać? Tam nie dało się łatwo go podnieść. Tak, uzależnienie od skrzynek niestety. Albo tak, pisze Blame Drop, że może dostali ten... Wzięli dotację i przy okazji robili modele dla proboszcza. To jest najlepsze moim zdaniem. To bym szanował. Jezu, ten mumin. Okej, i teraz... Kurde, gdzieś... No, gdybym był pojemnikiem... Jesteś... Skarbie... Żeby w Kingdom Come... A są lotolotnie, paralotnie w Kingdom Come? Unikatowy napierśnik... co ja mówiłem o tym napierśniku? Aha, teraz tak, zaczyna się jaja gaming, czyli muszę wziąć do ekwipunku, do plecaka? Nie. Muszę wejść. Rozumiem, że każda ilość... Nie wiem jak to działa, tak szczerze mówiąc. Karwasze, czy każdy z tych rodzajów ma swój własny... Czwórka kurtka rockowa. Nie wiem, czy każdy z tych... rodzajów ekwipunku ma swój osobny... Ty 5. poziom. Znoszona kamizelka. Porównaj z shiftem. Czas działania, czas rozpoznania, procent, czas działania zmysłu przetrwania. Tak, nie czułem tego. Obrażenia dystansową. Nie wiem, co to ma znaczenie. Ale nie, dobra, to jeszcze raz, wskazówki. Amortyzatory, kopanie, co mamy? F716, ale to tego używa, podstawowe mechaniki. Latarka, poziomy równowagi. Poziom równowagi? Przeskakiwanie przed ataki, wspinaczka. Zaawansowane mechaniki, wykorzystanie stołów. Cały kucnąć, wejść pod stół. Zajebiście zaawansowana mechanika. Odwrócone, okay. Samouczki. Otwieranie, lornetka, mroczne zaułki. Wszystko, czyli nie ma tutaj mimo wszystko ekwipunku. Nie dowiemy się nigdy, jak to działa. Dobra, ale do Juana możemy dojść teleportacją. Jak bardzo mi się ten movement tutaj nie podobał. Ta? Pływająca forteca SP. Tylko że teleport gdzieś tu była w pobliżu tutaj. A jeszcze nie zrobiłem tego metra warszawskiego zaraz, ale jakoś się tam dało teleportować, oszaleję. Dobra, trudno, podlecimy, ale... Nie rozumiem, czasami tam teleportuję, czasami nie. Tylko teraz tak, żeby tutaj... Muszę znowu wejść tym cyrkiem, tak? Boże, Aidenik. Slot limit to jest 100. Plus 1. Za każdy... Jezu, kuzyn, to szaleństwo, co ty mówisz. To 100 czego? Co to znaczy 100? 100 wszystkiego? Boże, oszaleję, jaki to jest bzdurek, jakie to jest głupie. Dzięki, kuzyn, za ten info. Ale to się tam jakieś domyślam, ludzie domyślili, tak? Nic więcej. A, że jest teleportacja, tylko trzeba bardzo przybliżyć. Ok, teraz kija nie mogę wziąć, niepospolite, buty wyjściowe. Czyli muszę teraz wziąć, tylko muszę... czy do tego 100 liczy się... Czy rozumiem, że... Zobaczmy, czego mam najmniej wartościowego? Buty mam drugopoziomowe jeszcze, tak? Trzeba przytrzymać 2 godziny. Weźmiemy drugiego poziomu, walimy. Czy teraz nagle podniosę wszystko? Nie! Mogę buty, ale bronię osobno. Moment, bronię. Muszę wejść, nie ma tak, że to muszę kliknąć w brońkę i sprzedać ten tasak. I teraz wezmę ten jakiś... kij z hakiem 5 poziomu. Skurde, polski ład gaming po prostu. Totalnie. Znaczy mam określoną resztę, to może tego łana czytaj. Nie, no tak, tam chcę sprzedać, muszę te śmieci sprzedać, to jest bez sensu, że je trzymam. O Jezu, sorry. Liczyłem. Limit slotów jest 103. Dla craftabli. Czyli osobno jest dla craftabli, osobno ten jest magiczna liczba 100. I pewnie to jakoś na końcu wrzucili, bo nikt tego nie zdążył opisać tutaj. Nie ma żadnej wzmianki o tym, nie? Ty, robi brr. O, i gdybym ja miał tutaj przejść w tym mieście, na przykład zająłbym tą piękną wyspę tutaj. Tak? To jest totalnie Wrocław. Tu bym sobie zbudował domek, zabezpieczył mosty i byłoby bezpiecznie, tak? A nie jakieś kurde, nie wiem. Zabezpieczał dachy w ogóle. Jak się nazywają buty, co polecałem do chodzenia po górach? Nie mam żadnych. Wszystkie firmy mnie zawiodły. Skąd bym brał wędliny, bułki, chleb? Tak, i te pierożki bezglutenowe skąd bym brał, nie? To są bardzo dobre pytania, a mi się wydaje, że autorzy też nie odpowiedzieli na nie. Sobie. To coś robi w ogóle? A, zmień 15. Ty wieża ciśnień. Czy ja robiłem wieżę ciśnień kiedykolwiek? Tak z ciekawości zupełnie. Chyba nie. Była główna misja wieży ciśnień. Ale żebym robił wieżę ciśnień? Nie mam pojęcia, co się robi. Ty zaraz, co się robi w wieży ciśnień? Trzeba wejść na wieżę ciśnień. Tak, po prostu. Nic więcej. Tak? Wchodzisz na wieżę ciśnień i jest woda. Czego oczywiście nie mogli zrobić mieszkańcy tego cyrku, bo... Nie wiem czemu, powiem szczerze. Tylko to jest myślonko w jakiś sposób. Trzeba jakoś do środka wejść, kurde, bo tam były. Ale nie chwyta się parapetów. Może to dobrze? Ale chwyta się tego. Nie, teraz tu były takie wichajstry wystające. Te jakieś kotwicy polskiej walczącej odwrócone. Chyba trzeba wejść na to i podlecieć? Ta, raczej tak. Normalnie wejść, tylko to w sumie... Mówisz przez środek, tak? Moment, jeszcze w sumie tak, bo kombinuję, a może się okaże, że wystarczy... Okej, to była dobra rada z tym, żeby być normalnie. Podążaj za żółtym królikiem. Tam chyba coś było, ale... No i tu jest ta zjeżdżalnia potem dla dziecka. Nie, tu nic nie było. Ten moment, trudny. A nie takie trudne, no, tam było. Nie no, jakie zagadki takie mariowe bardzo słodkie są, bo macie zombiaki. Zombiaki nie nauczone niestety pracy, żeby chodzić po drabinach. No, niestety ludzik nie chce sobie tutaj pospintrować. Jezu, znowu skrzynka z jakimś fioletowym cudem. Buty sportowe, sanitariusze. Wywaliłem tyle tych butów. Może rękawiczki wywalmy. Jezu, rękawiczki trzeciego poziomu słabe. Drugiego poziomu, drugiego. Jakieś magiczne drugiego poziomowe. Za to będę miał... O Jezu, nie. Tak, zakładam, że to było w tym. Uruchom wieżę ciśnień. Podam się informacje o aktywności. No dzięki, gra. Wystarczy uruchomić wieżę ciśnień, tak? To jest piękne. Wciśnij więcej informacji i więcej informacji to z uruchom wieżę ciśnień. Bo jeszcze trzeba jakoś kombinować, ale... Jezu, nie, FOMO, nie, proszę FOMO, idź ode mnie. buty sportowe kolejne. Trzymają buty sportowe w skrzyniach. Tak? To są coś kolekcjonerzy, mam takich znajomych, co kupują te buty drogie. W sensie te drogie, jakieś kolekcjonerskie buty Adidasa. To chyba ci sami ludzie albo robili tę grę, albo przeżyli. Nie, nie zachowamy sprzętu ważnego do przetrwania. Będziemy trzymać w tych skrzyniach buty. Karol, to są buty, które specjalnie stają w kolejce. Tam jakieś buty z podpisem Kanye, tam jakieś, nie wiem, limitowana marka Kanye Westa albo... Nie możemy tego zostawić, to jest... A tu będzie co? Pantofelki, tak? Maska pustynna i materiały wybuchowe. Bałem się, że mogę zginąć, ale... Ty, moment, moment. Moment, trudne. Nie pamiętam, jak się podciąga na tej linie. Bo spacją się skacze. Jezu, trudne. O Jezu, moment. Nie wiem, jak się podciągnąć. Kurde, nie wiem. Ja nie uczyła, jak się podciąga. Nie podciąga się, nie da się. Co wy mówicie? Jak? Trzeba więc odpowiednio wysoko doskoczyć, tak? Będziemy... Nie wiem, zaczepiłem się tą liną. No dobra. Kto wymyślił, już nie da podciągnąć? Ja mam nadzieję, że nie zostaje bez sensu. Raz wlazłem tutaj i w sumie co? Ty, jestem głupi, moment. Zaraz, zaraz. Ty, zaraz, zaraz. A dobra, po prostu jest wejście, sorry. Będą bracia znowu kolejni? No, co będzie przechowane na czarną godzinę? Snurowane buty za kostkę. Jezu Chryste, nie wierzę, wspaniałe. Czyli kolejne buty wywalamy ze świata butów. Tak, jeszcze mam... Pokaż mi to, ekwipunek, buty. Mam teraz do wyboru buty sportowe sanitariusza. Prędkość regeneracji zdrowia, to ja nie wiedziałem, że jest takie coś. Koszt wytrzymałości maleje, redukcja obrażeń, obrażenia parkurowe. Czy kupię dropkika? Nie, bo te kiki mi nie działają, denerwują mnie. A i teraz uwaga, co chcecie? Barabasza czy tego, czy poduszkę powietrzną? Pułapki elektryczne dostaniemy. Potem zestaw z kuszą i latarnię z mołotowami. Barabasz, tak? Polacy dzielni idą bez latarek, bez tych UV. Boże, jak mnie to drażni, mnie ta logika, jak zaczynasz myśleć, o co tutaj chodzi. Ile razy wykorzystałem? Nigdy. I przekazano obiekt, ok. Czy mi się śniło, że coś tu jeszcze jest? Parkurek trochę podrożał. Można teraz grać wiatraki na tym obszarze. Czy jeszcze raz, aktywować wiatraki na tym obszarze? O czym on gada? A jak... Że aktywowałem ten wiatrak. Jeszcze raz, co tam było, że można teraz aktywować te wiatraki? Jeszcze raz, dlaczego? Co ja mogę teraz z tymi wiatrakami zrobić niby? Jezu, zwariuję z tą grą i jej logiką. To jeden z naszych najbardziej oddanych ludzi. Daj znać, jak będziesz czegoś potrzebował, przyjacielu. Prawo i porządek. Nic innego nas nie uratuje. Że może ci oznaczyło, ale ja już zrobiłem wszystkie wiatraki. Nie wiem, co mam z nimi zrobić. Dobra, spadamy z tego cyrku. Kierunek statkunio. O, tu jest na szczęście. Mam nadzieję, że zahaczymy o to. Na... Teraz tylko śmierć czeka. Aaaa! Zakazane ściany, nie mogę tam wlecieć. A można tutaj wyjść? W ogóle jak ktoś to... Co ja mam teraz zrobić? Może boja, prawdę ci powiem. Ty, no moment, skubańcy daj tutaj drut kolczasty, żebym nie mógł wchodzić. Jest jaka ham, nienawidzę tego. Tam jest chyba jakieś wejście. Nie, to nie jest wejście. Tu było Ej, dokładnie, to jest jak zapach bana pisze, to jest symulator z Simsa. A ten most w ogóle? Czy to z góra śmieci? Teraz, jeszcze raz. Nie, dobra, tutaj wychodzi jakaś autostrada i jedzie tam. Tak? Nie, dobra, nie myśleć. Zobaczmy, czy ja to miałem super umiejętność, o którą tyle walczyłem. A, figa waldział. Jezu, zaraz. Idź do questa, tak. A i sprzedać te złomy wszystkie tutaj. Okej, największa zagadka. Witaj, Chyzio, Dyzio, Zyzio. Jestem pewien, to jest jedna z tych aktorek. Oj, przedmioty sprzedajemy. Ulepsz. Latarka, tak tego nie używam. Trofeum z tego, a mogę kupić za to. Szczelbę. Zdalny ładunek C4. Lód. A modyfikacja lodowa. Jak to jest wytłumaczone w świecie w ogóle? Dbaj o siebie, jasne? A gdzieś tam musi być inny sprzedawca. Nie, on idzie dalej. Przejdziemy przez ten tunel. Że zamraża. Tak, jest ten ciekły azot. Nie? Serio, nie trzeba się z tego nie zrobić, że to fantazy. Mam sprawę. Wciąż mi nie oddałeś za ostatni raz. Ale co mogę poradzić, że to za mało? Pożyczyłbyś znów tyle samo? Tylko do wypłaty. Znowu? Nie ma mowy. No weź. Nie, nie ma mowy. Ile razy mam powtarzać? I co robią z tym pieniędzmi? Jaka to jest waluta w ogóle? Kurde, nie. To jest... Okej, a where is sprzedawca? Gdzieś tutaj. Moment. Tylko czy... Tak, dupery. Ej, co się ostatnio stało z żarciem? Jest nowy kucharz, czy ja? Następnym razem daj mi coś innego. Nie pasuje. Za lekki. A ja lubię przypierdolić. I dlatego oddajesz uszkodzone? Inaczej byś gadał, jakbyś wiedział, co się stało. Co miałem zbrojownię na te wszystkie maczety z tyłka? Jezu, nie, nie wytrzymię. To jest tak głupie ten świat. Broń palnej już nie ma, oprócz tego strzelby, którą mam. Jezu, raz jest za głośno, raz za cicho, wracamy. Dobra. Sprzedaj. Okej, widzę tylko... Moment. Raz, dwa, trzy, 9, tak? Ale w ekwipunku... Mam tyle. O Jezu, dobra. Zapraszam. To jest największa zagadka. Czemu mogę sprzedać... tylko tyle broni? Nie trzeba kliknąć w to? Hej, jeszcze jest tak wszystko. Jest wszystko to wszystko. Czekaj, bronie się sprzedają handlarza z workiem. No dobra, ale co z tego? Kwestia ich poziomu. Jak psikam sprężonym powietrzem w pustce odwrócone do grągami, to psikam rozem. Masz rację, pan młody, prawda? Ciśnienie. Tamte są kradzione. A z kolei to samo z tymi Dobra, moment. Jak się sprzedaje? Lewy. 4 zł. 10 zł. To jest 10 zł. 3 zł. Ubiór. Pospolita, bo wszystko z 5. Bo że faktycznie jest, kurde, baba wysokopoziomowanie przyjmuje tandety. Wichajstry. Nie wiem, nie rozumiem tej gry tak strasznie. Bombowiec. Unikatowy kij jednoręczny. Czekaj, w pasek w prawym górnym rogu już mówię... Aha, to jest coś jak w God of Warze, nasz ogólny poziom. Ranga gracza. Czym jest ranga gracza? No i tutaj idziemy po wskazówki. Nie ma, nie wiesz czym jest ranga gracza. To po prostu to jest ranga gracza, tak? Czego nie rozumiesz? Nie, to nie jest alfabetycznie. Daj sobie spokój, żeby porządne niemieckie drewno. Ale to mi się dobrze to gra, tylko szkoda, że ten, dobra. Kłeściątko, tak? Jezu, znowu chodzimy jak Teresa May, tutaj nie wiem czemu, to powinno być chodzenie, ale jest... Jest jakieś takie... Zgłoś się do Juana. Jestem ciekaw, logika świata. Lost Ark przesunięty? Na kiedy? Co się stało? Pewnie się boją Polaków, nie? Z darmowych tych. naprawione? I już. Naprawione. Cii, nie tak głośno. Czasem ściany mają uszy. Wiesz, co to jest, Aiden? Wygląda jak... pociski? Śród? Dios, que triste. Aiden, to przecież jaja. Masz bardzo małe kurczaki. Boże, nie. Rybie jaja. Dokładniej i krabieługi. Prosto z Morza Kaspijskiego. To było w pudełku, skąd mam wiedzieć? Uchodzi za jedyny prawdziwy kawior na świecie. Rozpływa się na języku. Pozwala poczuć smak fal Czarnego Morza w odległej krainie. Świat jest pełen pięknych rzeczy. Pięknych doznań. Nie. Ślicznych chłopców i dziewczynek. Ale... Proszę księdza, nie. Nie dostrzegają. Biją się i zapominają o tym, co teraz. Kto? Majorowie Matowie tego świata. Majorowie Proszę, Matowie. Usiądź. Zająłem się lampami UV. Mat wyjawił ci już, po co mu lampy UV w miejscu pozbawionym elektryczności? I jak chce przeprowadzić tę zasadniczą misję? Tak myślałem. Wywołaj go. Powiedz mu, że lampy trafią do wieżowca VNC. Mat, lampy UV już czekają. Okej, Aiden, dobra robota. Mam nadzieję, że Juan ci nie dokuczał. Juan mówi, że w wieżowcu VNC nie ma prądu. Po co nam te lampy, jeśli nie da się ich włączyć? Juan robi cię w chuja. Dobra, napisałem złe. Oj. Juan głośno szczeka, ale nie gryzie. Dobre podejście. Wściekłe psy trzyma się na dystans, a jak próbują kąsać, skraca się ich cierpienie. Kąsające psy. Powinniśmy się spotkać i pomówić o tej cholernej antenie. Gryzące węże pewnie. Tak? Jest. Jak widzisz, Jack lubi wydawać rozkazy. Miej radio pod ręką. Niedługo dostaniesz więcej informacji. Będę w kontakcie. Co to jest makabra? Audycja. A tak. A w sumie tu gdzie dojdziemy? Co? Moment, próbuję zrozumieć. Nie, dobra, to tu się schodziło, okej, dobrze. To ciekawe się od Mata, dobra. Mamy tak, malarz Andy. Gdzie jest Aitora, możemy ten ogarnąć. Czy będzie goryl z fanami? Skąd? Z Wielkiej Brytanii, tak, z brytyjskich przedszkół. Był raz jeden przemieniony, sorry, strasznie miał paskudny. Jak spojrzałem na swą starą, wydał mi się cudny. Tak, śpiewają za karę. Ładne dłonie. Dzięki. To naprawdę miłe. Więc pomyślałam, co powiesz na to, żebyśmy się spotkały jutro wieczorem. Chodź, muszę ci coś powiedzieć. Kim ty jesteś? Pomagasz ludziom. Czasem pomagam, to prawda. Zapłacę ci. Stać mnie. To wszystko moje. I mojego ojca. Jezu. Nie potrzebuję nowych kieski. Nie. Pewnie. Powiedz, z czym masz problem. Okej. Tylko proszę, niech to zostanie między nami. Tata nie może wiedzieć. A, czyli chcesz zapłacić jego pieniądze? Ale za co? Co się dzieje? Przestań! Chcę uratować jego pieniądze przed jego kochanką. Jezu. Eleną. Okręciła go sobie wokół palca. Są razem od miesiąca, a wydała już wszystkie jego oszczędności. Teraz jeszcze zastawił sklep. Trzeba ją powstrzymać, bo nam nic nie zostanie. Weź to. Mam tylko tyle. Jeśli nic nie zrobimy, ona go zabije. Jezu. Zaraz, jak to? Zabije? Pozbyła się już kilku poprzednich partnerów. Wszyscy zmarli krótko po tym, jak się z nią związali. Masz dowody? Co powiesz na 4 trupy? Wszyscy jej byli. Oprócz ostatniego. Nazywa się George. Jakimś cudem wyrwał się z jej szponów. Założę się, że ma o czym opowiadać. Znajdź go. Pogadaj z nim. To może być jedyna szansa na ocalenie mojego ojca. Gdzie znajdę Josha? Godzinami przesiaduje u Franka. Głównie po zmroku. Zwykle kompletnie zalany. Ale pewnie udowodni, że Elena jest winna. Aż zobaczył jakieś takie... Kogo tu wiatr przywiał? Pierd przywiał. Dobra, trochę pieniędzy jest, ale bez sensu. Jak sprzedać coś jeszcze? Nie, baba nie chce tych żadnych moich wytrawnych przedmiotów. Tyle. Pasowałoby ulepszyć wytwarzanko. O Jezu, dobra, quest jest tutaj, tak? Za rogiem jest ojciec. Nie. Nie, nie, to nie prowadzi tylko do najbliższych wyjść. Okej, łatwizna. Ale bywają też trudniejsze przypadki. Jakiś czas temu przyszła taka grupa facetów. Koniecznie chcieli dostać robotę. Jak ich odprawiłem, rzucili się na mnie i prawie mnie pobili na śmierć. Na szczęście strażnicy załatwili sprawę. Ale wiesz, chodzi o to, że ludzie są różni. Trzeba uważać. To dużo. Specy cię wspierają, pielgrzymie. Wstyd przyznać, ale kiedy zapalili światła w mieście, popłakałem się. Tekst. To twój przystanek, kolego. Jakie gumisiowe sprawy. Okej, ulepszamy. O czym zawsze marzyłem. Tak, leczonka nie uleczę. Uleczę. Tylko nie mam trofeum z zarażonego. Aha, jest trzeba farmić tak strasznie. Dobra, strzelba. Złożona, że z bomu nie jest zbyt trwała, trzyma się na specjalne okazje. I tyle z ulepszeń. Trzeba farmić trofea. To niestety jest chyba słabe. Ledwie oddycha. A jaka jest sytuacja? Ile potrzebuję? Ha. Wejdę jeszcze na jeden domek i będę miał nowe parkurojki. A jest jakiś ten wichajster, do tam jest niby. Aż przejdziemy się. Kiedy dodatki do Wiedźmina? Nie, nie mam ochoty. CDP tego też chyba nie, to zaraz. Wiedźmina ulepszonego robi Saber, nie? A więc to może jeszcze wyjść. Teraz klatki się, trzeba będzie zrobić restart gry. Już wiem, że po pewnych misjach gra niestety no, jest tu pośledzona i... Lepiej ją zrestartować. Będzie nagle znowu 70 klatek. Jestem ciekaw tej misji strasznie. Obawiam się, że usłyszymy jakieś straszne rzeczy. Ej, stopa... Wpadło mi 100, tak? 100 tych umiejętności parkurowania. No to jeszcze 7 takich lotów i... Masz w sobie sporo wdzięku, wiesz? Jezu Chryste, nie. 30 klatek. 30? 27? 25? 23? 20 co jest? Ty. Moment. I 40, dobra. Zrobimy tą misję jeszcze, ok? Bo... Znajdź... Pa. Szukam Josha. A co? Chcesz raczej ze mną? Nie ma go. Dzięki Bogu. Ktoś dużo serca włożył w ten dubbing. Obrażaj się, tylko pochwaliłem twoje cycki. Tak? Boże. Mój but za chwilę pochwali twoje jaja. Jezu, nie, są dialogi na wszystko gra? No w końcu. Chwilę cię nie ma i już jakiś palant zaczyna się do mnie przystawiać. Sorry kolego, pilnowałem, żeby ci jej nie ukradli. Kim ty jesteś? Facet. A dobra. Stoi przy barze i stawia mi piwo. Śmiało, sam też możesz się... To jest ta misja? Nie widziałam cię tu wcześniej. Skąd jesteś? To bez znaczenia. Szukam kolegi. Widziałaś może... A dobra, okej, to był taki tekst niby. Coś mi świta. A po co ci on? A chcę pogadać o sprawach sercowych. Sama mogłabym o tym gadać godzinami. Ale pewnie. Dam ci znać, jeśli go zobaczę. Często urządza burdy i wie, że nie jest już mile widziany w barze. Trzymaj się. Hej, twoje piwo. Bez obaw, nie zmarnuje się. Korzystasz z życia, co? Wspominałeś o Joshu. Lepiej sprawdź na dachu. Dzięki. To są najdziwniejsze przejścia do różnych tematów na świecie. Jakiś problem? A! Ta, ale zbyt poważny, żeby wciągać w to innych. Mów, o co chodzi. Jezu. Dobra, usiądź. To opowiem ci całą historię. Jestem Paul. Szefuję cholernie dobrym zbieraczom. Zarządzam nimi z Daisy. Pomaga nam Fitz, jej syn. 80 klatek. Ostatnio jakaś zgraja dupków weszła na nasz teren i chciała nas wykurzyć. Avery i Francis. Znasz ich? Nie? No w każdym razie to straszne skurwiele. Daisy poszła z nimi pogadać, tak po sąsiedzku. Sąsiedzi ją pobili i złamali jej rękę. A mogło być gorzej. Mimo wszystko byliśmy gotowi rozmawiać. Nie umiemy walczyć. Wczoraj Fitz zebrał ekipę i poszedł znowu się z nimi spotkać. Nie wrócili. A ja nie mam pojęcia, co robić. Muszę ich znaleźć. Muszę wiedzieć, co się stało. Aha. Gdzie zacząć? Okej. Ratujesz mi tyłek. Ekipa ruszyła pewnie z naszej bazy wypadowej. Jest pewnie w miejscu znanym dawniej jako Incubate przy Goldstone Loans. Szyldy wciąż tam są, więc łatwo je znajdziesz. Rozejrzyj się. Dobrze cię za to wynagrodzę, obiecuję. Sprawdzę to i zobaczymy. Zawsze chętnie wymierzą komuś karę. Zabić albo nie zabić. Aiden, jesteś jebanym bohaterem, wiesz? Jak on to pali. Jak masz jakiś problem, idziesz z tym do Franka. Gość zna tutaj każdego. Ale się nie zaciąga, najważniejsze. Dlatego pewnie mogli dać 16, a nie... Nie porabiasz, Aiden. A, tylko tu można już biegać normalnie, z tego co rozumiem. A? Najwyższa jakość, najniższe ceny. A gdzie jest pan? Miło robić z tobą interesy, stary. No się, nieważne czy kupię, czy nie, ale to nie to. Da, z 50 metrów. No to gdzie on niby jest? Aha, na dachu. A tu coś się dzieje. Tylko... Że nie ma to jak siedzieć przy lampach. Nie wolno myśleć, co się dzieje w tej grze. Nie, te zombiaki one tak mają. Oni nie zdążyli chyba tych animacji już zrobić, tak? Zombie się dobijają, pa. Nie, ten to w ogóle. Kiedy przeszukuję, fizyka się wyłącza w jakimś czasie. Zabezpieczyli się przed jakimiś tam overflowami w sumie, to dobre. Pusty. Czy tak miało być? Nie wiadomo, ja nic nie rozumiem. Jesteś Josh? Chcę pogadać o Elenie. Nazwała cię? Wydoiła już do cna kolejnego jelenia? A może chce się ze mną spotkać? Nikt mnie nie nazwał. Podobno coś o niej wiesz. Wręcz całkiem sporo. A, mogłem się domyślić. Kolejni, którzy chcą ją wyruchać. Zabieraj się stąd, zanim stracę cierpliwość i rozwalę ci ten głupi ryj. Już nawet muzyki nie można posłuchać. Co? O kurwa, wirale! Kurwa, kurwa! Myślę, co tu się dzieje teraz? Te pod napięciem wirale, te... Co? Włącz bezpieczniki, szybko! Co się dzieje? To jest wszystko tak bez sensu w tym świecie. Czyli misja z pupy... Dzień dobry. Masz jakieś faktyki na Elenę? Dobra. Poznałem ją niedługo po tym, jak straciła męża. Trzeci z rzędu kopnął przy niej w kalendarz. Ciekawe, co? Wydawałem kupę kasy na jej zachcianki. No ja nie się obejrzałem, a zostałem gołym. Ale co oni robią z dyspoznapo? Kurde, błoto je kupują. Trucizna. Truła wszystkich swoich poprzednich gachów i mnie też. Truła cię? Czym? A ma tam jakiś własny przepis. Od matki. Z tego co widzę, to mogło być też zatrucie alkoholowe. Myślisz, żebym mnie poznał? Woda to mnie raczej ocaliła. Słowo daję. Wypaliła całą tę jebaną truciznę i mnie uratowała. Boże, nie. Elena to pieprzona wiedźma. Ma u siebie w mieszkaniu cały zapas tego gówna. Trzyma to w pomarańczowych pojemnikach. Idź i sprawdź. Mieszka na statku. Mieszka na statku. Jest marynarzem. Co za bzdury. Każda misja jest głupsza od poprzedniej. Gość w ogóle motyw rowerowy na dachu. Mieszka na dachu, zombiaki... nie. To było to miejsce, gdzie chciałem wlecieć, tak się okazało. Czyli mieszka jednak tu, gdzie byliśmy, tak? Boże, zaraz zwariuję. Dobra, jak dolecimy, akurat się naładuje pasek parkurowania. Ile tam klatek jest? 30. Jezu, klatki. Aż pogadajmy. Gość stojący tutaj zupełnie z niczego. O co chodzi? Jestem Sił. Ty jesteś tym pielgrzymem, który włączył prąd, prawda? Robię się sławny. Bo podobno pomagasz ludziom. Bywa. Dlatego mnie wołałeś? Wołałeś, okay. Potrzebna mi pomoc. Mój dzieciak polazł na wieżę ciśnień i nie wrócił. Jezu, banda idiotów. Długo go nie ma? Będzie z 6 godzin. To niedobrze. Normalnie bym się nie martwił. To dzieciak o posturze byka. Ale Jezu, minęło sporo czasu. O posturze byka. Ile ma lat? Czy to ważne? Chcę tylko, żeby wrócił. Sam bym się tym zajął, ale w domu czeka na mnie 3 młodszych dzieci. Nie mogą zostać bez opieki. To co ty tu robisz? Dobra, zajmę się tym. Tu jest niebezpiecznie. Jak go znajdziesz, spotkajmy się u mnie. Mieszkam przy Lower Down Promenade. Jak ktoś teraz obserwuje, ta gra jest cała taka, to jest patologia. To jest dramat. Rodzina zastępcza jest. Już się nie mogę doczekać. Więc musimy zrobić zaraz restart wszystkiego, ależ... rozwiążmy tą zagadkę z babą. Coś tam się wylewa. O, 80 klatek. Dzień dobry. I klatki się poszły stegować. Ale dzisiaj... Nie przeszkadzaj mi. Myślę. Chociaż podziel się tym, o czym myślisz. No. Skup się. Dobra, nieważne. Co za dialogi, nie? Nie, nieważne, spoko. A to nie. Właśnie po co jest ten dialog? To tak... Brakuje nam 5000 linijek tekstu. Jezu, jak tam zejść? Moment. Tutaj. Jezu. Tam jest zejście, dobra. Hirek ma finał. Daleko mi jeszcze zostało, Hirek, tak swoją drogą? Nie, zaraz pokażę. Aha, dobra, muszę zejść tędy i tam mnie powykręcać, tak? Żeby trafić tu. rodziców, żeby nie pracować na łodzi, tak jak ty i tatus. To... w sumie... dobrze. Ciekawe, jak to się skończy. Mam złe przeczucia. Nic tu nie ma sensu. Zjeżdżaj, dzieciaku! Nie wiesz, z kim się mierzysz! Teraz pokonam ja zaraz wszystkich! No to dawaj! Animacje z tym, pa! Nie, przestań! To nie tak się robi! Dobrze mi ta kratę nie wpadnie, ta puszka. Musimy przeszukać, to znaczy tylko... Aj. Stój. Jeden krok i zaszachtuję cię jak świnie. Ty jesteś złodziejem. Powiedz mi, co to. Wal się. Wlazłeś mi do domu. Spieprzaj, bo wezwę straż. Śmiało. Z pewnością chętnie obejrzą twoje trucizny. Gadałeś z Joshem. Powiedział ci, że chciałam go otruć, tak? A teraz urabiasz gościa z bazaru, żeby oddał ci sklep i wszystkie pieniądze. Trafiłem? Jest moment. Odezwał się święty z doświadczeniem w zabijaniu. Boże, nie. Słuchaj, każdy orze jak może. Ja wiążę się z kobietami, którzy chcą mnie uciekać. Sami się zgłaszają. Nikt im nie każe, więc wszyscy są zadowoleni. I nikogo bym nie zabiła. Nigdy. Dlaczego miałbym ci wierzyć? Uwierzyłeś Piusowi. To dlaczego nie mnie? Ej, fakty mówią same za siebie. Jakimś cudem 4 gości zmarło, kiedy z nimi byłaś. I dlaczego myślisz, że to ja ich zabiłam, a nie na przykład wirus albo zombie? Jeśli musisz wiedzieć, to są leki. Moja matka była lekarką, znam się na nich. Jezu, nie. Ten gość w tle. Wszystko w porządku. Nic, nic. Drobna sprzeczka. Wiem, że za głośna. Co tam trzymasz? Dostaliśmy cynk, by przeszukać to miejsce. Jest podejrzenie celowego otrucia. Jeśli tak, jak jedzie... się, że to faktycznie trucizna, dziewczyna jutro zawiśnie. Okej. Musisz mi pomóc, słyszysz? Proszę! Nikogo nie zabiłam! Znajdź babę! Ma sklep na Silver Island! Udowodnij, że jestem niewinna! To wiedźma! Pokaż jej, co tu znalazłeś! Nie... Zdało się, że nie zawiśnie tak czy siak. Jutro, jak się wyśpimy, wstaniemy, ona i tak... Po co podają czas w takich grach, kiedy to nie ma znaczenia? Na tym statku irytujące jest to, że to jest niezły labirynt, ale nie ma minimapki. I nie można biegać, więc chodzisz jak retard. Jezu, ale tu się coś działo przynajmniej. Nagle wchodzą strażnicy, w tym dobra. Chcę stąd wyjść tylko. A, bo cały czas muszę jeszcze... Tak, muszę czekać, aż coś się podzieje, żeby dostać kolejny... No właśnie, quest. A nie, dobra, już mam audycję. Chociaż... Na jakiej podstawie woli aresztowali tą babę? Nie można myśleć. Tak, dostali doniesienie, nie wiadomo... Jeszcze muszę wyjść stąd. Boże, proszę, chcę tylko wyjść. Wolny. W końcu. Cięcie.